Jest, jest i lejek, jest i lejek, mordeczki. Ty! A to chłopie, nie Tokyo wypala. Drift normalnie w wirze. Nie. Go, go! Nie! Nie. Pomidor, idź! Pa, poszedł! Pomidorem w kostkę, dobra ty. Cześć moi drodzy, z tej strony Farel i witam w kolejnym zwarywanym odcinku z trybu Plac Zabaw. Jedzie się ze mną Michael. Witam bardzo serdecznie. Oraz Palion. Witam wszystkich! Poszedł jak dzik w kukurydzę. Moi drodzy, i w dzisiejszym odcinku razem wspólnie znowu będziemy testowali, co można ciekawego zrobić z tym właśnie okiem cyklonu, który za nami się znajduje. Jak widzimy, wyspa się przemieszcza, tak jak Farel spekulował w swoich live'ach, że wyspa prawdopodobnie będzie się przemieszczała. A więc tak, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku postaramy się wejść do oka cyklonu, postaramy się wejść również pod mapę i zobaczyć, jak to wszystko od dołu wygląda. Oraz, panowie, co jeszcze przygotowaliście dla nas? No, dużo rzeczy do testowania. Dużo no, rzeczy mnóstwo. Do testowania. Między innymi no, będziemy strzelali w kierunku naszego wiru z RPG-a, z rakietnicy naprowadzającej i z granatnika. Mamy jeszcze kilka stadionów, grapplerów, czepiaków, C4. Zobaczymy, czy po prostu je wciągnie do środka, czy je wyrzuci do góry. Jak myślicie? Chyba wciągnie teraz, co jak wyspa od... Wciągnie. Wciągnie, nie? Jak wyspa odpłynęła? Odpłynęła, odleciała. Wszystko się okaże. Wszystko się okaże. Dobra, to co robimy na początku, mordeczki? Idziemy zobaczyć, co tam się dzieje, co? Wejdźmy do środka z buta. Jeszcze dobra. W sumie nawet nie byłem. Wyspa się przesunęła kiedy? Wczoraj, tak? Wieczorkiem? No, wczoraj. Wczoraj wieczorkiem. Ale szybko się to przesuwa właśnie. Bardzo szybko. Co ileś tam godzin. Jeżeli ktoś wie dokładnie, co ile... wyspa się przesuwa, proszę napiszcie w komentarzu. Patrzcie, teraz możemy to zabudować. W poprzednim odcinku można. Nie mogliśmy, czyli przeszkadzał nam podmuch, tak? Dobra. Tak, ty! Odbija! Ej, ale kozak! Ja pierdolę, wysoko. Ty, dobre! Czekaj, rozwalmy górę. Ja mam pomysł, chłopaki, ja mam pomysł. Ale mam pomysł. Ja pieni, jaki pomysł mam. Dawaj, pieni pokaż pomysł. A, zabudować chcesz. Wow, man! Ty, dobry! A! Stoję! Okej, okay, ty, jesteśmy. Michael, gdzie jesteś? Ja na bawię. Lecisz jeszcze niżej? Patrzcie, na czym wow. Tak... Niestety mnie wywaliło do góry. Co, jak głową przebijam tą? Deski? Tak, kurczę, jak Thanosem. Ty, no faktycznie, no, jak Thanosem, Tu wózek golfowy gdzieś jest w pobliżu chyba, co? No, powinien tam być. Dobra, już tu rampkę ładną okay, ustawiam. Cyk, cyk, Maja. To weź jeden może wózek sklepowy, a drugi wózek golfowy. Też będzie beka. Dobra. Ah, ukradł. Ukradł, dobra. Szybki. Szczitował tutaj. Myślałem, że słupka nie przejada, ale jednak. Jednak się da, dobra. Nie, parę. Ta-na-na-na-na. Ej. Tak się zdarzyli. Popsuł wózek. Palion. Moja złotówka się teraz utopiła, którą do wózka wsadziłem. Jadę, pa. Dobra, czekaj, to wskakuje do ciebie. Stop. Wskakujcie do mnie, chłopaki. Dobra, poszedł. Jedziesz. Go, jedziesz, go, jedziesz. Go. Nie, wózek. Wózek wciągło. Patrzcie, co się dzieje. Nie, dobra, pojechał. Myślałem, że go wciągnie wir. Dobra. Patrzcie, a robimy tak, jakby mnie wciągało, patrz. A wciągam je, chłopaki. What the? Aha. Czekaj, rozwalcie to. Okej, dobra. Gdzie wy jesteście? Dobra. Nad tobą. Nade mną. Aha. To nieźle. Czekaj. Drifta spróbuj zrobić. Jadę do ciebie. Postaram się drifta zrobić. Czekaj. Dobra. Jestem. Trochę środek wjedź i postaram się drifta zrobić na boki, nie? Dobra. Dobra. Jedziesz, ja kibicuję. Go. O, teraz. O! A to chłopie, Tokyo Drift normalnie w wirze. Jazda! Jakbyś, wiesz co zrobił? W drugą stronę drift, to by fajnie to wyglądało. Lepiej, jakby stanął w miejscu. Bo ty robisz z prądem, zrób pod prąd drift. Aha, teraz ciężko będzie pewnie. No tak, troszkę. O, teraz już zaradę. Dawaj, pod czekaj. Tak, dobrze, no. W prawo. Prawo, tak? Tak, o. Ach. Pierdziec, gdzie? Jeszcze raz. Weź tam deskę zniszcz. Michaelos, dobra, pięknie. O, i teraz driftik, no. Trochę to za... spycha. Za głęboko. To jest przepaść duża. O, to chodzi. O, jest. Jest drifcik.
Wow, man. Ty, no spoko, spoko zajawka. Ja wyskoczę, zobaczę jak to wygląda. Co się stało? Gdybyśmy nie postawili daszku, to by dalej nas wyrzucało. Weź ten daszek usuń. Już idę usunąć. Co się stanie? Dobra, daszku już nie ma. Wózek się odbija cały czas. Wow, man. O, bracie. Patrz! Gonię go na główkę, wózek! Wózek na główkę. Wózek na główkę chciałem przyjąć. Jadę. Ja też. Jak wysoko. Salto. Zobacz, co się dzieje ze mną, zobacz! Czego wyrzuciło, ty? Ty, udało mi się to skleić. Czekaj, też wylądowałem. Go, nie. Go, go! Nie! Nie mam cię, nie mam cię! To jest bekowe. Chłopie. Kurde, ten... Lecę, bye bye! Nie wierzę! Ciebie się złapać nie da. Jak go wywaliło, lol. Oba! Wskakuj! Jestem! Jesteś, dobra, nie. Byłeś! Wow! Wywaliło mnie. Dobra, mordeczki. Koniec testu z wózkiem. Czas teraz sprawdzić wichurę. Wichurę związaną z wyspą. Pójdziemy sobie, zobaczymy. Dobra. Jak będziemy rzucali w nią granatami. No to w poprzednim odcinku w sumie sprawdzałem. Przyciąga te granaty, ale sprawdźmy, jak teraz działa to na naboje z broni odrzutowych? Wybuchowych. O, wybuchowych. Ale poczekajcie, jeszcze zapomniałem. Ej, a kto przypieprzy stadionem do środka? Miś Koralgol? Dawajcie. Każdy jeszcze po stadionie tam wciśnie. Dobra. Wciśnie, dobra. Na dziurę stadion walony będzie. Dobra, jest i dziura. Jak rzuci na sam dół. No. Leci? Czekaj, jeszcze nie. A. No ja rzucam na sam dół, uwaga. Poszedł. O. Zrobił się pod mapą? Pod mapą się zrobił. Ej, idę to zobaczyć. Byśmy musieli pod mapę byśmy musieli wejść. Tak, byśmy musieli wejść pod mapę, ale... O! Dobra! O, widać kawałek! Widać mu, patrz, widać te lampy jak rzuciłem. Czek to tylko... No! Co jest? Patrz, lampy mi... Oho! Pierdzielec, co się dzieje? Znowu żeśmy popsuli dziurę. Czekaj, czekaj, czekaj! Dobra. Wywaliło mnie, kurde! Palion, próbuj pierwszy. Kto ma rakietnicę? Ja mam rozwiązującą. Pokaż, ja spróbuję, zobaczę co tam wygląda. Jak to wygląda? Jak to wygląda. Ale wam nic nie będę mówił. Dobra. Każdy sobie poleci i sprawdzi. Wow, dobra. Wjeżdżamy do środka. No dobra, ja już wiem. Ale nie powiem. Ja to widziałem po prostu. Nic nie widziałeś. Chcesz lecieć do środka? Czekaj parę, no dawaj. Żebym nie spadł. Najgorzej. Nie da się tak. Itemy znikły. I tam był ostatni stadion. To pod tekstury leci. Tam był ostatni stadion. No nie da się. A myślałem, że może coś kurczę jednak będzie ciekawszego. Smokiem ląduje? Też nic. Okej. Czyli ten test mamy z głowy. Teraz idziemy, potestujemy sobie troszeczkę wichurę. Zobaczymy, jak reagują pociski z broni wybuchowych. Rzucę granatem. No to wiadomo, standardowo granat wciąga. Bum, wybuch. Lepik. Lepik również poszedł. Ale się lepik, patrzcie jak daleko odbija. Co się stało z lepem? Widzieliście? Patrz. Do góry poszedł, widzisz? Przykleił się teraz. A patrz teraz. Nawet do przodu rzucam, patrz. To można robić ten, kto dalej rzuci. Czekaj, prosto teraz, patrz. Uuu, jak poszedł lep, daleko. Oj, i teraz już poza. Padzie, poleciał, aż tam. Patrz, leży koło chatki z przodu, widzisz? Co? Widziałeś to? Dobra, RPG. Ty zobacz jak RPGa ściąga. Dobra, teraz rakietnicą spróbuję, ciekawe czy mnie będzie wnosić. No, naprowadzającą, dobra. Ej, ja mogłem na nią siąść. Nie, nic się nie dzieje. Puść nic? Ją, ale puść, a puść ją. Bo ty ją kierujesz, nie? Jak ją puścisz to... Jak ją puścisz, ściąga? Nie. Ciągle tak samo. Dobra, to teraz zobaczymy, czy jak rzucę Ford, czy ściągnie. Leci. Nie. Też nie. Forciku w ogóle nie czuję. No właśnie, czy jakoś tak słabo. Masz jeszcze czepiaki i farę? Ops. Drzewo! Jest drzewo! No! Wylądowałem na drzewie.
Dobra, teraz sobie zobaczymy, czy granatnik przyciąga. Ty! Normalnie przyciąga granatnik, chłopie, patrz na to. Co ty grałeś? Zobacz. Pionowo, bum, bum! Jak to leci? Pa. kozak. Naprawdę kozacko to wygląda. Dobra, czyli wiemy, że naboje z broni wybuchowych są podatne na przyciąganie tej właśnie oto kostki. Słuchajcie, teraz sprawdzimy, czy wichura również działa na emotki. Piłka golfowa. No, panowie? Jazda. Ty, ściąga. Ty, ściąga. Dobre. A teraz piłka do kosza. Lecisz. Woo! Nie doleciała nawet. Nie doleciała, czekaj. Albo bliżej trochę. Dobra, to jest maksymalna odległość. Cyk. Patrz, jak poleciała moja piłka. O kurde. Widzisz moją piłkę plażową? Trzymał piłkę przez 7 sekund. Ty, faktycznie, zobacz, co się dzieje z piłką, ty. A do kosza? Wow, jak wywaliło ją. Ty, czemu nie mogę... Czemu nie mogę piłką do... O, dobra, idzie do kosza. Ty, zobacz, i piłka do kosza poszła. Ej, a jakby taki epic kosz trafi, wiesz o co chodzi? Tu, od kostki, od wichury. Patrz. I gdzieś tam na tyltety w kosz. Patrz, gdzie posz... Trafmy w kostkę. A ja mam coś, czego wy nie macie. Pomidor, idź, pa, poszedł. Pomidor w kostkę. Pomidorem w kostkę, dobra, ja, ty. Odbicie piłkę golfową od kostki, patrz jak się odbija. Poszła. I tam wiesz, na golfowym gwiazdku dołek. No, ja cię kręcę. Ty, z pierunem. Z pierunem poszło, poczekaj jeszcze raz. Ci tak, żeby było bardziej widać. Pyk. Piorun jest. Dobre, Epic Games o wszystkim pomyślał, jak zawsze. Cofamy się. Puszczamy wózek przy krawędzi. Wózek nam wpada w ścianę, buguje się. Jeszcze raz. Zabudowywujemy, kiedy jesteśmy na dole. Patrzymy, czy nie możemy wstanąć. Nie możemy. I wskakujemy szybko prować. Jak widzicie, jesteśmy poza mapą. Bardzo proste, proste. Wózek nam się zniszczył. Uwaga. Ej. Nie. Ale widzieliście, że przez chwilę byłem. Kurczę, najgorzej, jeszcze raz. Moi drodzy, jak widzicie, wszedłem pod mapę. Niestety, moich ziomeczków ze mną już nie ma, ponieważ tamten czas na placu zabaw dobiegł końca. Chłopaki się rozeszli, a ja postanowiłem, że jeszcze raz sobie sprawdzę. Jedynym błędem, który popełnialiśmy, było to, że klikałem raz na koszyk, żeby do niego wsiąść. Trzeba szybko klikać i za pierwszym razem od razu mi wyszło. Mordeczki, kolejny błąd, który popełniłem, że nie mam za dużo maców, mam tylko 500. Zobaczymy, co tu się dzieje poza mapą. Bum. Powiem wam, kozacko. Jeszcze sobie tylko słuchaweczkę ubiorę. Mam granat impulsowy. I chyba... Czy ja mogę tu w ogóle cokolwiek postawić? Aha! Teraz mogę, dobra. Teraz musimy schodzić chyba niżej, żeby po prostu nie wyjść z górki naprzeciwko, bo pojawimy się na mapie, a my tego nie chcemy. Jest! Jest i lejek, mordeczki! Podejdźmy bliżej, zobaczymy, jak to wygląda z bliska. Czy mi starczy tylko maców? Dobrze, jeszcze metalu mam 300. Chciałbym, wiecie co, wejść na sam spód lejka. Kurde, braknie maców, ale postaramy się tam jakoś... No! Zanurzyć. Dobra, mordeczki. Byliśmy w tym oto miejscu. Ja biorę jeszcze jeden wózek i postaram się tam wejść. Moi drodzy, wpadłem na coś bardzo fajnego. Po co mam tam wchodzić, jak mogę sobie teraz na powtórce wszystko ładnie przeanalizować. Przyspieszmy sobie kamerkę. Jak widzimy, z pewnością, gdybym doszedł tutaj... O właśnie, gdzie jest ta ściana? No to już niestety powrócić nie mogę. Dokładnie? Tak, niestety powrócić już nie mogę. Czyli musimy teraz powtóreczkę znowu sobie cofnąć. Dać rozgrywka. O. Tutaj farelka sobie szedł. Teraz dać dron wolny. O. Jak widzicie, gdybym przeszedł tutaj przez tą ścianę, no to po prostu bym i tak zginął, bo bym wpadł do wiru. Ale możemy sobie chwileczkę jeszcze polatać na najszybszym przyspieszeniu i zobaczymy, co się dzieje pod mapą. Z pewnością wiele z osób jest zainteresowanych teraz nową latającą wyspą i co się dzieje dokładnie pod runami.
polećmy i to sprawdźmy. Jak widzimy, runa na chwilę obecną znajduje się koło Słonych Strzech. Tutaj mamy ten cały wir, a pod spodem wygląda to w ten sposób. Powiem wam, że nie wiem, do czego będą te służyły runy, ale mi się wydaje, że za każdym razem, kiedy ta wyspa zacznie pochłaniać kolejne runy, jak widzicie, taki dinozaur jest pod spodem, no to ona będzie się zmieniać, bo jak wiemy, to teraz, może nie w tej powtórce, ale w chatce u góry zaczęły pojawiać się takie kwadratowe klocki, jakby, nie wiem, w Minecrafcie z Netheru. Jest to bardzo ciekawe, Epic Games znowu coś wymyślił bardzo ciekawego i będziemy pewnie przez cały szósty sezon się zastanawiali. Sprawdźmy jeszcze, czy mogę wejść, jak widać. Wejść z powrotem niestety nie mogę. Moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, wbijajcie również na kanał Majkera oraz Paliona. Ja dziękuję wam, chłopaki, za pomoc w nagrywaniu tego odcinka. Trzymajcie się. Yo. Do widzenia wszystkim. Elo. Elo.